Siedzę już godzinkę, ani puknięcia nie ma. Spławiczek piękny. No cóż, jeszcze mamy marzec. Zapraszam wszystkich na krótki trening maczówką metodą odległościową. Bardzo niska, jest bardzo zimna woda, mimo że naprawdę mamy piękną pogodę, chyba z 15 stopni ciepła. No i łudziłem się, że dzisiaj jakaś płoć się zamelduje. Zanęciłem bardzo ostrożnie, jak na wczesną wiosnę przystało, to pierwszy dzień wiosny. Glina z zanętą w stosunku 1 do 1, natomiast 6 kul niewielkich. Zanęta ciemna, płoć z odrobiną mięsa, czyli robactwa. Bardzo mało towaru do wody. Czasami z procy strzelam miejsce spławika kilkoma pinkami. Haczyk pinka, haczyk 20, przypon 0,10. Ryby nie ma, nie widać ruchów wody. Jeszcze godzinkę posiedzę i się na tyle. Ale dzisiaj luźny trening, taki rekreacyjny. Start tej zawody dopiero za niespełna miesiąc. Także jest czas, mam nadzieję, że jeszcze troszkę tak ogrzeje, to wszystko ruszy ładnie. No i co? Pozdrawiam z nas wody. Już wiosennie. No jakby coś się pojawiło, to na pewno się odezwę. Jak nie, to pozdrawiam serdecznie z krótkiego wypadu marcowego. Spławik, metoda odległościowa. Krótki trening maczowy. Jeszcze raz połamanka wszystkim. Do zobaczyska. Hej. A jeszcze korzystając z okazji, to przybliżę wam dzisiejszy zestaw na odległościówkę. No i zaprezentuję wspaniały, moim zdaniem, bo już w zeszłym roku używałem tego spławika, a mowa o spławiku Kraluzo, do metody odległościowej na zawodach. Zaraz wam go przedstawię, bo jest niesamowity, regulowany w pełni. Wagler 8 gram z dociążeniem zdejmowanym, zaraz wam to pokażę, pierw zestaw. Jeśli chodzi o odległościówki, to używam tylko Browninga, mam zaufanie do tej firmy i naprawdę są lekkie, mocne, wytrzymałe. Ja na tą wędkę holowałem, wyciągnąłem 8-kilowego karpia, także spokojnie. To kołowrotek 2000, drabułko. Żyłka do metody odległościowej, Super Match, drabułko 0,16. I tak, tutaj haczyk 20, drenana. Dość mocny. Przypon 0,10, około 30 cm. Później malutki krętlik. Ostrość tylko złapie. Później śrucinka. 10,
tutaj 8. Można sobie wyżej troszkę podnieść. Akurat opuściłem, że przydnie troszkę przeglądować zestaw. Ale i tak się bierze, więc przykładam zestaw. Następna około 30-20 cm. Śrucinka 8 kolejna. Lecimy dalej do klu dzisiejszego krótkiego materiału. Lecimy, tu są jeszcze dwie śruciny, stoperek. Ja mam tutaj przelotowo zamontowane na krętliku ten spławik odległościowy, który Wam teraz pokażę. Stoperek zawiązany na żółce do ustawienia głębokości gruntu. Ja to robię z packingu muchowego, z podkładu. No i teraz pokażę Wam ten spławik, bo naprawdę jest wart polecenia, szczególnie zawodnikom, którzy, że tak powiem, wędkują wyczynowo. Znakomity spławik zawodniczy. Proszę bardzo, to jest tak. Nazywa się Promatch Kraluzo. Jest dość długi, ale waglery wyczynowe są dużymi spławikami. Proszę bardzo, tu są odkręcane talerzyki, dociążenie. Można je odkręcać, regulować, proszę bardzo, tutaj to jest 8 gram plus od 0 do 3,5 grama. I na czym polega ta regulacja? Otóż zobaczcie, spławik jest przeźroczysty, crystal. I ma tak, po pierwsze ma 3 anteny wymienne, akurat tu mam, słońce świeci, więc mam taką bardzo fluorescencyjną pomarańczową antenę. Bardzo czułą, wkładaną antenkę z takim węglowym kilem. Można tą antenkę tutaj zdemontować i łowić na krótką, grubą antenę, na grube przynęty, jakiś robak, nawet czerwony, czy pęczek białych robaków, kurydza. I słuchajcie, najlepszy bajer jest taki, że ten spławik ma regulowaną wyporność, czyli nie dość, że tutaj regulujemy obciążenie, dociążamy sobie i regulujemy, ile mamy ołowiu na żyłkę dać, a ile w spławiku, to jeszcze tutaj mamy ciekawostkę. O, mamy podziałkę, proszę bardzo. Nie wiem, czy to złapie kamera. Dzisiaj kręcę telefonem. Z racji tego, że tu wypadł taki z marszu, że tak powiem, na szybcika. Rekreacyjnie bardziej. 200 metrów od domu mam wodę, także chciałem sobie potrenować, korzystać ze słonka, poopalać się troszkę. Zrelaksować się nad wodą. O, i zobaczcie, tutaj jest podziałka, widzicie? Jak termometr to wygląda, nie mogę złapać ostrości. Nie wiem czemu. O. 1,5, 1,4, 1,3 i to jest gramatury, to są gramatury. Zobaczcie, aż do zera. I tą część, no, można sobie wysuwać teleskopowo. Czyli tak naprawdę spławik teraz ma około 30 cm długości, bo ustawiłem sobie wyborność taką, żeby była przedłużona antena na wystawiane brania leszczowe, ewentualnie delikatne, płciowe. No i mało śrutu na żyłce. Zobaczcie, ja mam tylko 2-3 śruciny. Także bardzo fajnie z opadu to pracuje. I słuchajcie, tak, jeżeli tą część wsuwamy w środek spławika, to automatycznie wyporność się zmniejsza. No tak jak mówię, jeśli mamy tyle łowiu, ile mamy na żyłce, to możemy sobie spławikiem regulować jego wyporność. To jest doskonała rzecz. Jeśli wieje bardzo wiatr, jeśli jest duża fala, można sobie wyregulować ten spławik precyzyjnie, naprawdę, co do milimetra, aby antena wystawała tyle. O, tyle, tyle, tyle. Do każdych warunków możemy się szybko dostosować. To jest oszczędność czasu, naprawdę. Nie trzeba zmieniać spławików, nie wiadomo, ile mieć wędek przy sobie, czy na zawodach, czy na łowisku. Także świetna sprawa. On kosztuje około 20 albo 20 paru złotych w sklepach. No bardziej wyczynowych polecam, ale naprawdę nie puszcza wody, tutaj jest uszczelka, także wszystko jest szczelne, naprawdę świetnie. Już drugi sezon, chwalę go sobie i jest naprawdę chyba najlepszym spławikiem, jeśli chodzi o waglery, takie do dystansów do 30-40 metrów, a leci wspaniale jak strzała, także
nawet 10-gramówką, ja mam tylko 8-gramowy, jeszcze dokupię 10-gramowy, można spokojnie 50-60 metrów nawet osiągnąć. I to na luziku, bez żadnych tam większych napinek. Także to jest ten spławik Kraluzo Promacz. Polecam. Tak on wygląda w całości. I naprawdę bardzo precyzyjny jest. Pokazuje najdrobniejsze brania, nawet dotknięcia. No i tyle. Opisałem ten spławik, bo naprawdę zgodny polecenia. I co, do następnego zobaczenia nad wodą, jeśli chodzi o cykl Urbanowic Fishing. Postaram się nakręcić najbliższe zawody, chyba u Grand Prix Spławik. To będzie na kanale śledziowym. Zobaczymy jeszcze, czy wystartuje, jak czas pozwoli. Troszkę pracy się nazbierało, ale fajnie. Wiosna idzie. No niestety, aby rybki się obudziły, bo tutaj pusto studnia na razie. Jeszcze godzinkę posiedzę i zmykam. Pozdrawiam serdecznie zad wody jeszcze raz. Do zobaczenia i usłyszenia. Hej.